Witam was w nowym odcinku tej super produkcji. Nie wiem co to jest i nie będę się pytał nawet. Tej zarąbistej produkcji z tą mega fizyką. O. Nawet nic nie zrobiłem. Patrz jak gierka. Normalnie jestem pod wrażeniem. Naprawdę mi się bardzo ta gra podoba. Jest niesamowita, jest nieprawdopodobna. Tylko ja tu muszę uważać, żebym nie zginął. Sam fakt tego, że tak sobie spadłem, mógł mnie kosztować życie. A tutaj gdzieś wychodzimy. Tu muszę uważać, prawda? Żeby mnie ktoś za bardzo nie kropnął. Moi drodzy. Sami widzicie po tym filmiku, który zrobiłem, który się nazywa Wolfenstein Matrix. Sami widzicie, że jednak no, Machine Games nie zostawia swoich tytułów tak jak to zrobiła Bethesda z Falloutem 3, którego olała i stwierdziła, a jak sobie tam ludzie na niektórych Windowsach 7 czy niektórych systemach nie pograją, to nic im się strasznego nie stanie, prawda? I w zamian za to, prawda, zamiast tego, prawda, wzięli i wydali jakiegoś patcha do New Orderka, dzięki któremu gra naprawdę zaczęła chodzić dużo lepiej. Zaczęła działać dużo lepiej. Znaczy, co mam na myśli, mówiąc dużo lepiej? No oczywiście nie ma jakiegoś, prawda, jakiejś rewolucji, jeśli chodzi o ilość klatek. Ale co mam tutaj na myśli, mówiąc, że gra chodzi dużo lepiej? Czekajcie, bo ja tutaj coś mi... Zostałem nagle uśmiercony, nawet nie wiem przez kogo. Tylko coś mi tutaj nie pasuje, bo ja przecież grę zapisywałem. To był 3.19.45. Czy widzieliście, od razu strzelał już. gra po prostu ma zaimplementowany jakiś mechanizm obronny, w którym, prawda, jak włączamy akcję, to gra już gościu ładuje z karabinu, żeby nie dać się zaskoczyć wrogowi. To jest po prostu... O, już mnie znowu drabina mnie chwyciła. Dobrze, że mi nie zrobiła nic innego. No i tak jak mówię, o co chodzi z tym patchem? Musieli coś wydać, bo ja pamiętam jeszcze pół roku temu, jak grałem w New Ordera. To pół roku temu, jeszcze chyba za dwa miesiące temu, jak grałem w niego, to... chodził dosyć tak, no... No nie było tak jak w dniu premiery, ale było jednak skakało, prawda? Jak dawałem te detale na wysokie. Musiałem je obniżać przynajmniej do średnich, żeby tak w miarę te 20-25 klatek było. Ale teraz jest tak, że na przykład widzę, że zrobili coś takiego, jak było w przypadku Painkillera ileś lat temu. Ja tu muszę uważać, bo ja nie wiem nawet, co się tutaj dzieje. Teraz mogę zginąć bardzo szybko. Nie wiem, czy pamiętacie, no jak 10 lat temu, to będą tylko pamiętali ludzie, którzy grali wtedy w Painkillera. To było prawie 11, w sumie prawie 11 lat temu. Już trudno w to uwierzyć, że było to prawie 11 lat temu. Wyszedł Painkiller, ja wtedy miałem dosyć, czy ja, no moi bracia mieli dosyć słabego kompa. I tak jak właśnie przyniosłem tego Painkillera, kupionego za te 20 zeta w sklepie. No bo tyle kosztował, Painkiller nie kosztował 100 zł. Nie wiem, bo aż się boję tutaj. Przeraża mnie ta gra. No tu są teraz, będą terminatory, będą się pojawiały. Tak jak mówiłem, ci goście, co używają 100% swoich mózgów, będą się pojawiać i to się może źle skończyć. Tylko powiem wam, że nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że się wracam w stosunku do tamtego poziomu. Nie wiem, o co chodzi. Przecież grę zapisałem wtedy. Patrzcie się, gościu tutaj był. Gościu normalnie był pancerny. Facet był pancerny, krew się lała, ale równo to pewnie był ten Niemiec,
jeden z tych Niemców z oddziału Werwolf. Nie wiem, czy czytaliście, ja czytałem ostatnio w takim magazynie. Świat Wiedzy Historia przeczytałem o jednostce Werwolf. Nawet o niej nie wiedziałem nigdy. Nie wiem, jak mi to umknęło. Znaczy, słyszałem to co nieco, ale nie podejrzewałem, że było aż tak. Jednostka Werwolf została stworzona w 1944 roku przez jakiegoś tam Reinharda, który stworzył ją bez wiedzy Führera, prawda? Bez wiedzy Adolfa Hitlera, ponieważ bali się, że gdyby Adolf Hitler dowiedział się o tego typu jednostce, to kazałby ich wszystkich rozstrzelać za tchórzostwo, prawda? Że nie wierzą w zwycięstwo Niemiec, prawda? No, facet był całkiem mądry, stworzył jednostkę praktycznie w 100% opartą na... Nie wiem, kto to biegnie na mnie teraz, ale... O mój Boże, to jest mój gościu. Ja po nim młodo, ale gdzie on się zgubił? To co, ja go nie zabrałem ze sobą? Co ty masz, gościu, ze mną iść? Ja czegoś tu nie rozumiem. Dobry gościu, nie? On se został na samym początku. Ja szedłem przez cały poziom, a on dopiero teraz idzie. No, się kapnął facet, że ma teraz ze mną iść. I teraz najprawdopodobniej pojawią się kolejne werwolfy i będą mnie tutaj łatać. I ta jednostka była prawie że w 100% i ich szkolenie oraz taktyka były oparte na polskich jednostkach AK, w szczególności na Narodowych Siłach Zbrojnych. Nie wiem, czy o tym wiecie. Reinhardt był po prostu pod wrażeniem Narodowych Sił Zbrojnych, tego jaki opór stawiali i jak potrafili liczebność tej armii, że była tak zorganizowana i potrafili, prawda, tak wykorzystywać ułożenie terenu i miejscową ludność do swoich celów, że byli w stanie dokonywać skutecznych ataków na pozycje niemieckie przez całą praktycznie, a dzięki temu można powiedzieć, że armia polska dzięki NSZ walczyła przez całą II wojnę światową na ziemiach polskich. Nie byliśmy jak Francuzi, nie zrobiliśmy se rządu Vichy, czyli faszystów, nie ciągnęliśmy lachy Hitlerowi jak Francuzi, tylko, prawda, walczyliśmy przez całą wojnę przeciwko Hitlerowi, a nie wraz z nim. I po prostu, to się Anglicy czasami śmieją, że po prostu Francuzom się pomyliło określenie, definicja walczyć z kimś. Że jak było powiedziane, że będziemy walczyć z Hitlerem, to Francuzi po prostu to źle zinterpretowali. Tak się w Anglii śmieją. To nawet rozmawiałem kiedyś z takim jednym z moich pracowników. To był taki dowcip o tym, że Francuzi źle zinterpretowali pewne pojęcia i stwierdzili, że walczyć z Hitlerem znaczy walczyć ramię w ramię z nim, prawda? A to nie, tu chodziło o Jezus! Widzieliście to? Bo ja tego nie widziałem. Nie jestem... Patrzcie się, tam był. Ale zerwą. Zrobił tak do tyłu. I zginął. Przypomina mi to trochę, te ich animacje przypominają mi polskie stare filmy o II wojnie światowej, w których ci żołnierze tak nagle stawali. Jakby nagle zesztywniali cali i... No ale w sumie powiem wam, że te animacje śmierci były bardziej realistyczne niż to, co Amerykanie prezentują, gdzie gościu ładuje po kimś z karabinu maszynowego i ten, rozumiecie, jeszcze stoi i tak rusza się, po prostu krew wszędzie chlapie. No tak to nie wygląda. No, w rzeczywistości jak ktoś dostanie kulą, a jak na przykład kula trafi w serce, to ciało spada tak, jakby zostało odłączone od komputera, prawda? Jakbyśmy wszyscy byli podłączeni do systemu, jak w Matrixie, i nagle ktoś nas odłącza i pada. Zwłoki po prostu padają, moi drodzy. Bezwładnie. Nie ma żadnego, żeby gość się tam ruszał, kręcił, jeszcze krzyczał, jeszcze krew chlapie po ścianach, a on jeszcze stoi. Nie, to tylko na amerykańskich filmach tak to wygląda. W rzeczywistości to troszeczkę inaczej jest. Po zobaczeniu klient, ale po prostu ta czcionka jest, ten jakiś biały pasek ogóle i walnięta czcionka jeszcze chyba pewnie z błędami. O Boże.
Że nie wierzyłem, choć przyznaję, że ze nie wierzyłem. Ja nie wierzyłem, że taka gra może powstać. Jakie gówno. Dobra. Masakra. Kto to w ogóle robił? Ale dobra, ty gościu mi mówi, że ja mam gdzieś iść, a ja nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Mam znowu po tych schodach wchodzić w wieśniaku? Boże święty. No, ale pomijając to, jak tam ludzie giną, jak to wszystko jest. No tak jak mówię, świetną robotę odwalili goście od Wolfensteina, że zrobili taki efekt zwalniania, że gra nie skacze, tylko... Patrzcie, się on śpi, czy nie żyje? Tak się zasłonił rękami, jakby... Może ma migrenę, właśnie, może ma migrenę, głowa go boli. Może głowoczerep go boli, może się upił. Niemiec się zachlał. No i naprawdę powiem wam, że świetną robotę. O Boże. Wcześniej spadł, nic mu się nie stało, teraz spadł nagle, by się wykrwawił na śmierć. Nie no. Ale ja nie rozumiem, gościu, o co ci chodzi. A to gdzie mam teraz iść? Bo gdzieś cię doprowadziłem, facet. Gdzieś cię doprowadziłem, a teraz nie wiem w ogóle, co mam zrobić. Nie wiem, koleś, co mam zrobić. Stoisz z tym pistoletem, jakbyś miał dostał skurcz dupy. Skurcz odbytu. O, tutaj chyba. Ale fajne podziemie, jakie realistic. So real. So real, yeah. Moi drodzy, no a Werwolf to tak jak mówię, jednostka była oparta całkowicie na doświadczeniach związanych z Polską. Dostałem strzała i 40% a ten znowu strzela z karabinu, nie wiadomo, może się przestraszył. Patrzcie, ten znowu się złapał za głowę. A te animacje śmierci są niesamowite na tej grze. Bardzo mi się ta gra podoba. Patrzcie się, jak gościa od dołu do góry go rozprułem. Masakra. No i taka jednostka jak ten Werwolf to była naprawdę, powiem wam, skuteczna. Najbardziej oczywiście dała się we znaki Polakom i Ruskim na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku dała się najbardziej we znaki, tam to prowadzono regularnie, tam dochodziło do regularnych działań wojennych prowadzonych przez Werwolf, regularnych potyczek, aż do 1947 roku, kiedy Werwolf został całkowicie zlikwidowany przez Polaków i Rosjan, ale tak to... Ale tak to naprawdę walczyli, parci sioki, nie, bo jak na... Jak na New Orderze. Prawie jak klimat. Dzisiaj jak mnie gość zespawał, widzieliście jeden strzał i 50% health'a w dół. To jest gra dla hardkorowców, nie jakieś... Co to w ogóle jakieś gry inne robią, że niby trudne są? To jest dopiero, bo tak się robi trudne gry, moi drodzy, które wymagają naprawdę skilla. Wymagają być podłączonym do Matrixa. Nie wiem, co mu się stało w tym momencie, ale strzelam. Co on ma, białe buty pod spodem? Patrzcie, białego buta ma pod spodem. No. Powiem wam, że jakbym zabił taką grę i bym za nią... Nie wiem, co ta kropka tam u góry jest. Co to jest za kropka? To jest chyba Bóg. I to niebo, to wygląda jak Bóg. Albo już sam nie wiem, może jesteśmy w centrum wszechświata. Jakbym zrobił taką grę i bym za nią poprosił ludzi o pieniądze, to następne, co bym zrobił, poszedłbym sobie podciąć żyłę. O, albo skoczyłbym tak jak on teraz. Nie wiem, co się teraz stało, bo nie chciałem wyskoczyć w ogóle. Podciąłbym sobie żyłę, jakbym zrobił taką grę i za nią poprosił ludzi o pieniądze, bo to jest naprawdę żałosne, żeby brać pieniądze za coś takiego. Za to powinna być kara chłosty, może, nie wiem. Coś w tym stylu. Nie, no.
Tą grę ratuje tylko ta fizyka. Jest bardzo... Jest bardzo dobra. Fizyka ratuje tą grę, jak najbardziej. I te piękne, to piękne niebo. Niebo jest super zrobione. Bardzo mi się to podoba. Patrzcie się. Jakby dziecko z piątej klasy podstawówki farbkami pomaziało po kartce, to by wyszło coś podobnego. Ale powiem wam, wiecie, co mi się na tej grze podoba, że ona zmusza do myślenia. No naprawdę zmusza do myślenia, zmusza do główkowania, żeby gracz po prostu... Patrzcie się znowu. Znowu wyskoczył przez okno jak królik. Skacze gościu jak królik, ja nie wiem, gdzie mam w ogóle iść. A wy wiecie, gdzie mam iść, bo ja nie wiem. Ta gra po prostu zabija umysł i psychikę. Zmusza mnie do burzy mózgu. Moje neurony doznają po prostu oświecenia, jak w to gram. Jest niesamowite. O, i ta kropka u góry. Jak pępek. To jest pępek wszechświata ta gra. O, tu jest przejście. Myślę, nie zauważyłem go w ogóle. Było po prostu za ciemno. Może ciemno jest tak, bo chcieli zrobić ten efekt grozy. Chociaż ja tu widzę tylko efekt gruzu. I padaczki. I jakiegoś niedorozwoju umysłowego, które w jakiś sposób nawiedziło twórców. Dobrze, teraz może ja tu lepiej zapiszę, bo nie będę tak biegł cały czas do przodu. Będzie biegnę do przodu, bo chciałbym... A jeszcze teraz mi wczytał w ogóle w innym miejscu grę. Wiecie, się znowu mi wczyta w innym miejscu gra. Idź. Nie no, gra jest po prostu tak żałosna, że bardziej żałosnej produkcji nie widziałem. Widzieliście, kolanami się bronili, nie wiem, podnosili kolana, jakby mnie chcieli kopnąć co najmniej. Czy wy w ogóle cokolwiek z tego rozumiecie? Ja naciszę, teraz zapiszę znowu grę i być może zginę zaraz. Może ta gra tak działa, może to jest właśnie ten poziom trudności, innowacja polegająca na tym, że zaraz po zapisaniu gry pojawiają się nowi przeciwnicy nagle z tyłu za plecami, którzy mają graczowi... O, i się zabił, spadł z drabiny i się gościu zabił. Zabił się na śmierć. Tylko że on inaczej nie potrafi, tu jest problem, on nie umie zejść normalnie po drabinie, tylko on od razu spada. O, wow. Jak gościa złapałem, ale tu dalej po mnie strzelają. Ale mnie gość zdjął. Widzieliście? Normalnie jeszcze nawet go nie widziałem, a już dostałem kulkę. Już mnie kulczaka zasadził, a nawet go nie widziałem. Ale ty, gościu, tutaj nie mogłeś się równać siły mojej broni. Nie mogłeś stanąć. Dobra. No dobra jest ta gra, nie żebym miał do niej jakiś problem. Jest trudna. Wymaga naprawdę skilla, wyczucia. O. Niech więc wiedział dokładnie już, ale widzicie? A sztuczna inteligencja tej gry zapamiętuje ruchy gracza. To znaczy już po wpisaniu mniej więcej komputer określa, jak się będziemy ruszać. Ej. To może go zrobię w konia i pójdę z tej strony. Ciekawe, czy się da. Nie dało się. Po prostu komputer przewiduje. O, jeszcze ten strzela. Ten strzela po włączeniu save'a od razu strzela. 1% mi został. Nie, ta gra jest niesamowita.
Więcej takich produkcji, proszę. Mam nadzieję, że Wiedźmin 3 będzie reprezentował podobny poziom. O, tam stał, w tych kwiatkach się schował. Mam nadzieję, że Wiedźmin 3 mnie nie zawiedzie i będzie reprezentował podobny poziom gówna. Ojej, nie mogę. O, zostałem przez kogoś zabity. Zaraz się rozpłaczę w tej grze. Od płaczu do śmiechu, od śmiechu do płaczu. O, ja po gościu ładuję. Od razu mi się Enemy Territory przypomina. Ja ładuję po gościach, a oni mnie z kilometra strzała i dead. Tak więc, tak jak mówię, no, Werwolf, moi drodzy, to była naprawdę jednostka bardzo niebezpieczna. To byli goście naprawdę wyszkoleni potężnie. Podejrzewam, że gdyby taki Werwolf pojawił się na ziemiach niemieckich, to znaczy na ziemiach niemieckich w sumie chyba też działali, ale nie dali się tak mocno, to jest właśnie to, że nie dawali się tak mocno we znaki Amerykanom czy Francuzom, jak dawali się we znaki Polakom. To chyba pokazuje, o, zabił się, spadł se gościu i się zabił. To chyba najlepiej pokazuje, jaka nienawiść panuje w narodzie niemieckim do Polaków. Powinni, ja uważam, że Niemcy powinni być bardziej wobec nas tolerancyjni. Prawie tak jak my do nich. Myślę, że dałoby się wtedy dojść do jakiegoś wspólnego konsensusu. Ale się nie da, bo nas nienawidzą, a my ich. Nie no, ja powiem wam szczerze mówiąc, że ja nie rozumiem, dlaczego Niemcy i Polacy się tak bardzo nienawidzą. Okej, była druga wojna światowa, gdzie zginęło bardzo wielu Polaków, ale... No nie wiem, ludzie, ja mam cały czas jakieś takie, może jestem nienormalny, ale mam cały czas jakieś wątpliwości co do tego, czy oby na pewno tyle było tych milionów ofiar w czasie II wojny światowej, jak oni mówią, jak historycy podają. Ja tu węszę jakieś poprawy, ja zawsze, ja wiem, że może ktoś uznać, że jestem głupi, jakiś kretyn, nie wiadomo co, ale ja zawsze węszę swego rodzaju spiski w tego typu rzeczach. Nie potrafię po prostu inaczej. Widzieliście gościa, co robił? No teraz się boję co najmniej, jakby to była amnezja. Normalny slender. Tak, a naprawdę przerażająco się tego boję. Patrzcie, się znikł Niemiec. Znikł. Matrix normalnie. Matrix, gość się po prostu... jak agent Smith. Przeteleportował się w kogoś innego. Albo go zabiłem. Zabiłem go. Myślałem, że jak agent Smith przemienił się w kogoś innego i będzie mnie teraz ładował, że tak to ujmę. Yeah. Nie no, ale powiem wam, że naprawdę tak wracając do tego Wolfensteina, to naprawdę fajną robotę odwalili. Podoba mi się to, jak, że mimo, że gra już jest, no co by nie mówić, ma już no ponad pół roku. Mimo, że ma już ponad pół roku, to naprawdę jest... goście odwalili kawał dobrej roboty z tym, co zrobili. Podobało mi się to, naprawdę, że gra... Fajny to jest efekt po prostu, że gierka zwalnia, ale nie skacze, prawda? Jezus! Nawet nie wiem, nawet nic tu nie widzę, powiem wam teraz. Ten gość mógłby dalej żyć, a ja bym nic nie widział. No nic, gówno tutaj widzę, no po prostu masakra jakaś. No ale czego ja chcę, no przecież jak się walczy wieczorami się włóczysz po ruinach, to się nie dziw, że nie widzisz Niemców. Co to za gościu był? Widzieliście jakiś tajny? Jakimś takim dziwnym kaskiem. Tajniak.
Podoba mi się wygląd tego hełmu. Jest dobrze zrobiony. Ładny taki błyszczący. Patrzcie się, jak mnie tu złatali goście. A ten to normalnie jakiś był pancerny kolejny, jakiś w pancerzu. Nie wiem, co to teraz było. Nie wiem, co się na tej grze dzieje. Jakieś wybuchy. Jo. Tam jakiś pan to czołg. To jest czołg, moi drodzy. Czołg. Czołg przez trzy. Się czuję jak na Call of Duty co najmniej. Patrzcie się, widzieliście to, jak ten czołg znikł? Jak wyleciał w powietrze, nie no, po prostu powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Patrzcie się na ten ogień. Trójwymiarowy. Fajna gierka, fajna. Patrzcie się ciągle tych ptaków, tyle tutaj, jak na jakimś kruku. Jeszcze tylko Brandona Lee brakuje. Kwadratowego. Klimat ma naprawdę... O, tam jest jakiś gościu. Klimat jest niesamowity. Gdyby taką grę jak ta zrobić na przy lepszej trochę grafice, na przykład na silniku Stalkera, to by była naprawdę niezła. To by była naprawdę niezła. Animacje śmierci są podobne do Stalkera trochę. Nie no, żartuję sobie, na Stalkerze akurat animacje śmierci były... Jezus. Ła! Ale dobre to było. Znikający czołg. Patrzcie, nowa technologia Niemców. Znikają bardziej. Nie. Ten to zabił swojego i mnie. Gość. Nowa technologia Niemców. Nie dość, że goście są bezlitośni. Nawet dla swoich, to jeszcze znikające czołgi, stealth tanki. Niemcy opracowali nową technologię stealth tanków. A ten mnie tutaj chciał zabić od razu. Patrzcie się, spłonęłeś. Nie udało ci się zniknąć w porę. Nie no, po prostu to... Teraz ten mnie załatwił, ale widzicie, jaki komputer jest inteligentny. Ja go rozwaliłem z rakiety, to po następnym save'ie on co wziął rakietki. I on mnie załatwił, przerobił mnie na mięcho. To jest gra, inteligentna gra. A nie jakieś tam duperele, co się dzisiaj robi, jakieś głupie gry. A teraz nagle po jednym strzale z rakiety rozwaliłem czołg, no jest coraz lepiej. Teraz chyba miał jakąś awarię systemów. Ten wyglądał, jakby trzymał ten karabin w buzi, może się chciał zastrzelić. A, się położył od razu, zasnął snem wiecznym. Patrzcie, ten się teleportował, nowe technologie jakieś, coś tu jest w tej fabule. Tu jakiś zmiataczem ognia, jakby się z Wolfensteina co najmniej urwał gościu. Tu muszę natychmiastowo muszę znaleźć apteczki, bo przecież no nie wydolę w tej grze. Mogę zebrać ten miotacz płomieni. O, apteczki. Dużo mi nie dały tego zdrowia, no ale... O, to jest kiełbasa. To jest kiełbasa na psa, rzuca się. To jest kiełbasa do rzucania dla psa. Pies to łapie i wtedy można sobie kupić jego
Dobroć. W ten sposób pies atakuje Niemców, jak rzucamy mu kiełbach. Bo niemieckie psy były tak głupie, tak kretyńsko wyszkolone, że leciały za kawałkiem kiełbasy. Ja muszę napisać do Związku Niemców Wypędzonych, że jest coś, co ich obraża dużo bardziej niż jakiekolwiek. Są rzeczy gorsze niż wypędzenia. Na przykład polskie gry o Niemcach. Są rzeczy dużo gorsze od wypędzenia. Do Eriki Steinbach napisze, że Niemcy są obrażani przez Polaków. Patrzcie się, jak mnie gość kropnął. No wiedziałem już tą śmierć, czułem to. Czułem, że zginę. Czułem, że zginę. Nie rozumiem dlaczego, tylko poszedłem naokoło tego kościółka, zrobiłem kółeczko i nagle się zteleportowali, znaczy się, nowi Niemcy. Patrzcie się. Nie rozumiem, dlaczego goście strzelają do mnie z karabinu snajperskiego jakiegoś, a rozrywa mnie jak po tym. Może to są nowe jakieś karabiny. No, ja widzę, że tu jest jakaś nowa technologia. Tu coś jest na tym poziomie. Chyba doszedłem do poziomu, gdzie jestem blisko odkrycia tajemnic III Rzeszy. Między innymi znikające czołgi, niewykrywalne czołgi, stealth tanki i jakieś goście z miotaczami ognia oraz pojawiają teleportujący się znikąd żołnierze. Ja po prostu nie wiem, ile mi jeszcze siły starczy, żeby zagrać w to coś. Wiecie co, ja sobie chyba zejdę na dół. Zejdę sobie na dół. Nie lubię takich ciemnych zakamarków, bo stamtąd lubią niemieccy żołnierze wychodzić. Verflucht też fajne. Ale wiecie co, ja wam trochę podgłośnię tą grę, bo ja sam w ogóle nic nie słyszę z niej, szczerze mówiąc. Sam z niej nic nie słyszę. Blokada przemocy. Nie, no ja chcę krew w tej grze, ja nie chcę, żeby była blokada przemocy. Ruch kamery, dodatkowe opcje. Oświetlenie obiektów nie włączyłem, widzicie? Dlatego ile was ominęło? Dźwięk, aha, no tak, zapomniałem, że tu... Odwrócone głośniki. Odwrócone... odwrócone głośniki! Odwrócone głośniki! Niemiec tutaj chciał mnie zaskoczyć. Próbował mnie zaatakować na mecz. Ale mu nie wyszło, ja! Widzieliście gościa? Teleportacja. Normalny Wolfenstein. The New Order. Nie no, powiem wam, że naprawdę jak gram w takie coś, to łach, Wolf to Enemy Front przy tym, to jest normalnie. Enemy Fronta ostatnio grałem, powiem wam też, i cholernie mi się podoba ta gra, naprawdę. To znaczy ja go już przeszedłem, ale gram w niego po raz drugi. Naprawdę bardzo mi się podoba ta gierka. Enemy Front jest super zrobiony. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę taki profesjonalny produkt City Interactive. Nie jest aż tak profesjonalny jak ta gra i nie ma... I nie jest tak zaskoczyć się na tego gościa, co on tu robi z tym miataczem. Fua. Fajnie jest gra zrobiona. Kurde, naprawdę. Podoba mi się to bardzo, ale powiem wam, że na przykład popatrzycie, no co, nie jest coś, że popatrzcie na tekstury na tych skrzyniach. Są czytelne, są szczegółowe. Ja mam naprawdę nadzieję, że Wiedźmin 3 będzie trzymał podobny poziom. Że się nie zawiodę na tej grze.
Na razie z tego, co widziałem na Wiedźminie 3, to mnie zawodzi mnie. Zawiódł mnie. Po prostu przestrzenie może i są, ale nie są aż takie jak tutaj. Ogień też jest, ale... Parcie się. Ale nie jest aż tak zrobiony dobrze jak tutaj. No nie, jeszcze sporo muszą. Nie dziwię się, że jeszcze nie wydali Wiedźmina 3 w tym miesiącu. Mieli go w lutym wydać. Nie dziwię się, że jednak czekają. O, jak mnie rozerwał mnie na szczępy ze swojego karabinu. Nie dziwię się, że po prostu... że nie wydają teraz Wiedźmina, no bo stwierdzili, zobaczyli Wilczego Szańca i stwierdzili, że po prostu no, dostali bólu brzucha, sraczki i stwierdzili, że nie mogą wydawać tak niedopracowanej gry, no. Sama fizyka, no. Popatrzcie, ile goście musieli siedzieć nad fizyką. Ile flaszek wódki musieli sobie odmówić i wieczorów pijackich, żeby stworzyć tą grę. No, ja już tu będę kończył, bo mam ciągoty masochistyczne, ale nie aż takie. Sadomaso u mnie nie jest aż na takim poziomie, żebym miał nadal kontynuować dzisiaj. Po prostu... Widzieliście, jak gościa załatwiłem? Stał za tym, za skrzynią i go załatwiłem beczką. To się nazywa gra, a nie jakieś gówno. Patrz. God! Bóg! To jest ten czarny, to jest czarne słońce z Wolfensteina się formuje. Zaraz nas wszystkich wchłonie. Dobra, kończę z to, bo mnie zaraz wchłonie, zaraz ze sraczki dostanę. Jak jeszcze dłużej będę patrzył na tą grę. Zapraszam was na następne gry, materiały, filmiki, odcinki, co tam jeszcze będzie. Patrzcie się do mnie szczela i bywajcie.